Pilne. Ruszył proces Kuby W. i Janusza P. Oskarżeni nie pojawili się w sądzie. Kuba W., znany szerokiej publiczności ze swojego show w TVN i Janusz P., kiedyś wpływowy polityk, nie pojawili się w sądzie, w którym ruszył ich proces o nielegalne reklamowanie alkoholu. Adwokaci oskarżonych chcieli dla nich umorzenia sprawy, ale sąd nie przyjął tych żądań. Co się teraz stanie z Jakubem W. i Januszem P.? W poniedziałek 17 czerwca 2024 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia ruszył proces w sprawie nielegalnego reklamowania alkoholi przez byłego posła Janusza P., dziennikarza i celebrytę Jakuba W. i ich wspólnika Tomasza Część. Wcześniej wyrokiem nakazowym zostali uznani za winnych w tej sprawie i otrzymali karę grzywny. O nowym procesie poinformowały wirtualne media.pl. Oskarżenie nie pojawili się w sądzie. Na rozprawie nie pojawił się żaden z oskarżonych. Ich adwokaci wskazywali na brak znamion czynu zabronionego i nieświadomość bezprawia oskarżonych. Z tych powodów chcieli, aby sąd umorzył postępowanie. Wniosek został odrzucony. W sprawie chodzi o to, że oskarżeni nagrywali na swoich profilach w mediach społecznościowych filmiki oraz publikowali inne materiały, w których rozpowszechniali znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne wytwarzanych przez ich firmę napojów alkoholowych. Pomimo zakazu celebryci w ten sposób docierali do potencjalnych smakoszy ich trunków. Donos złożył działacz społeczny. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Jakuba W., Janusza P. i ich wspólnika Tomasza Część złożył socjolog i działacz społeczny Jan Śpiewak. Prokuratura poinformowała wówczas Januszowi P., Jakubowi W. i Tomaszowi C. zarzucono reklamowanie za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak podkreślała prokuratura, praktycznie w każdym z postów, oskarżeni Kuba W. i Janusz P. opisywali walory smakowe alkoholi oraz informowali swoich fanów o tym, gdzie można je kupić i w jakiej cenie. Dostali kary grzywny. W maju ubiegły r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie uznał trójkę oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im czynu i wyrokiem nakazowym wymierzył kary grzywny w wysokości 80 tysięcy dla Janusza P. i po 70 tysięcy złotych dla Jakuba W. i Tomasza Części. Od wyroku nakazowego strony złożyły sprzeciw i sprawa stała się przedmiotem normalnego postępowania sądowego. Z opisu sprawy w wirtualnych mediach jasno wynika, że adwokaci mają plan, jak uwolnić skazanych od zarzutów i nakazu zapłaty wysokich grzywien. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że ten plan powiedzie się. O nowych zdarzeniach w tym procesie będziemy informowali na bieżąco.